Cześć i czołem, moje misie kolorowe. Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Eurotraka. No myślę, że nadszedł czas, żeby w końcu kupić ciężarówkę na jakąś ogromną, wielką i wspaniałą mnie nie stać. Muszę wziąć kredyt. Mam odkryte tylko dwóch dealerów ciężarówek i tego wyboru za dużego niestety, poczekajcie sobie, tylko włączę stoper. Nie mam. Mam tak naprawdę odkrytą Scanię i mam odkrytego Mercedesa. Nie pamiętam, jak to jest z cenami, ale wydaje mi się, że chyba Scania była troszkę tańsza. Zaraz zobaczymy. Dajcie mi chwilkę. 116 kosztuje nas Mercedes. 116 Mercedes, a Scania nas kosztuje... Myślałem o Iveco, ale przy takiej ilości miast, jakie odkryłem, to nie jestem w stanie odkryć. Mam za długi dystans, nie pokazują mi się w Goldimerze. 112 kosztuje. Więc no, kupujemy Scanię. Oczywiście jest to proste, logiczne. Piękna ciężarówka jest w naszym garażu. Nasz garaż mieści się, z tego co pamiętam, w Warszawie. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć, słuchajcie, ale... Tak jak mówiłem, nie będę tej ciężarówki używał. Ona jest kupiona po to, żeby była, a używać jej będzie mój pracownik. Ja nie chcę na razie mieć ciężarówki, bo mi nie stać na ciężarówkę, po prostu. Więc mam tą Scanię Streamline i muszę jej kupić pracownika. Mam tylko dwie agencje pracy. Nie masz miejsca nowego kierowcy, mam tylko swojego garażu i kup nowy. A nie mogę użyć ciebie albo ciebie? Mogę. Chyba, czy nie mogę? Aha! To naprawdę? To ja muszę zmodernizować garaż? Czy to jest garaż na aha! Na jedną ciężarówkę. 180 tysięcy. Słuchajcie, to jest lipa. Ale... Czy mam jeszcze 200 koła kredytu? Mogę. Głupi pomysł. Nierozsądny. Nieroztropny. Ale co tam? Raz się żyje, prawda? Muszę garaż rozbudować. Bo mówię, nie chcę jeździć sam. To spowoduje, że mam dosyć duży kredyt w tej chwili. I nie wiem, czy w związku z tym nie dobrać jeszcze więcej. Zaraz zobaczymy, że kupmy tego kierowcę, którego możemy kupić. Ciebie, byku. Masz dwa DR-ki, dystansów nie masz, ale może to będziesz woził. No Ewa, za to wygląda lepiej. Ale puśćmy ciebie do garażu, do tej ciężarówki. A, no czekajcie. Poczekajcie. W takim układzie muszę chyba wziąć najpierw szybkie zlecenie. Jakieś. Gdańsk, Sztokholm na przykład. Zróbmy to. Przyjmij zlecenie. I teraz tamta ciężarówka powinna się okazać pusta. Jak ona się okaże pusta, to będę mógł do niej, tak mi się wydaje, zatrudnić kierowcę. Tak, ja wszystko wiem. Czy to jeszcze w ogóle tak zadziała?
To może ja muszę wyjść z tej ciężarówki. Kurczę, jak to zrobić? Bo kiedyś można było tak zrobić. Mi się wydaje, że nie. Zwolnij, przenieś. Czy nie mogę tak zrobić? To jest troszkę absurdem. To zarządzaj ciężarówkami. Sprzedaj, przenieś do innego garażu. O, i teraz mogę chyba. Tak, tak. I czy teraz to się wszystko zgadza? Tak, Benjamin ma mojego Steamlina. No o to chodziło. O to chodziło. Mam garaż. I on ma ciężarówkę, nie mam żadnej. Dobra. Papierologia zrobiona. Czeka mnie teraz ciężka trasa, słuchajcie. Kopałem się grubo. Ale dobrze, jedziemy. To jest chyba Kraków, tak? Od Ostrawa. Czy Katowice Ostrawa? Tak, możemy jechać powiedzmy 50 na godzinę, więc tego się trzymamy. Pamiętam, że Artur bardzo lubił te takie ciężkie dostawy robić i też oglądać, także ciężka dostawa na początek, na trzeci odcinek. Myślę, że to jest dobry powód, żeby łapkę zostawić, nie? Jedziemy. Plus w tym wypadku szybkiej dostawy jest chyba taki, że nie da się zablokować. Chociaż że mam na tyle mocną ciężarówkę, że będę mógł spokojnie dojechać. Liczę na to. Zobaczcie, zajmuje prawie dwa pasy, więc... Więc lipy nie ma. Zostało mi, zobaczcie, troszkę kasy, 20 tysięcy, ale to wcale nie jest dużo. Ja mam teraz, podejrzewam, z 5 tysięcy kredytu dziennie. Więc robi się naprawdę, naprawdę krucho. Trzeba będzie dużo jeździć. Żeby to wszystko spłacać. O, i na horyzoncie widzę tragedię. Zobaczcie, jaki w górnym prawym rogu minimapy, jaki mamy zawiasy. To jest nie do zrobienia dla mnie. A nie można się wycofać. Nie widzę tego. No dobra, jedziemy.
Jezus Maria, jaka tragedia. Niech mi jeszcze jakiś tik z Google zjedzie, że będzie komplet. Jezus, co tu się dzieje w ogóle? Co ja w ogóle wiozę? Masywna techniczna część, no tak. Tak też się czuję. Czuję, że to masywna techniczna część. Co tu robi policja? Tylko utrudnia życie. Ciekawe, czy reszta trasy też będzie wśród takich wygibasów. Czy wejdziemy w końcu na jakąś autostradę, żeby móc jechać te 60 chociaż. Do 60, słuchajcie, i potem możemy trochę zwolnić. I się odstresować. Nie no, przede mną są znowu serpentyny, Boże. Jak żyć, panie premierze? Jedźcie, bo ja tak się wlokę za wami, bo wy was zwalniacie bez sensu. 60 na godzinę, to jedźcie te 60. Jeszcze połowa dystansu za nami. No patrz, ten się wlecze, no jedź. Ale nazwa ładunku to szacun. Masywna techniczna część.
Tytuł odcinka sam się zrobił. Lubię te mijanki z tirami, naprawdę, to moja pasja. To cię gadu gadu, a to będzie trwało aż 25 minut, taka traska. I wystarczą dwa tiry jadące z naprzeciwka, człowiek jest mokry, nie od razu. Albo policja, która w ramach ułatwienia zajmie ci cały długi pas. Przejazd. Znając życie, będzie się zamykał. Nie, dobrze. Jedziemy, jedziemy. Szybko posięga z myślą. Tutaj może być tak spowolnienie z prostego powodu. Mamy, słuchajcie, miasto. Natomiast z tego co pamiętam, to nas wyjątkowo z racji przewożenia ciężkiego ładunku nie obowiązują czego by światło. I Markowy lubi to. Kto tam postawił ten radiowóz? To jest sabotaż. No, oczywiście powinno być 60. Już jest, genialnie. Tak patrzę na ten komputer i chyba jestem ślepy, muszę okulary wyjąć. Ale to się zaraz ogarnie. Miało być tak ładnie, miało być tak pięknie, to nam system włączył segmentyny też na dojeździe do miejsca docelowego. To o czym marzyłem. Żeby wioząc 44 tony jeszcze mieć segmentynki. Uwielbiam.
Lowciam takie mijanki. Dziękuję, gro. Dziękuję. Oj, mój kierowca już zarobił 1400. Idealnie, o to nie chodzi. Nie ma lekko, słuchajcie. A, mi by wydało jeszcze się zatrzymać i zobaczyć, czy w Bańskiej Bystrzycy nie ma żadnego fajnego lokalu do zwiedzenia. Nie ma. To jedziemy. Ale naprawdę, masywna techniczna część to jest po prostu coś genialnego. Już mogliby napisać, nie wiem, stworzeń, tuleja, komutator, nie wiem, coś by wymyślili, a nie, masywna techniczna część. Mnie czerwone nie obowiązują, jak zawsze. Tak, tylko mnie nie obowiązują, a tego obowiązują, nie? I znajdź złoty środek. Przecież nie dało przejechać. No nie dało się przejechać. No to gra mnie nienawidzi. Ta gra mnie nienawidzi. Nie było możliwości fizycznej się zmieścić między barierką a tą ciężarówką. Skandal. Czy ja mam tam wjechać? To chyba was Bóg opuścił. No, mówiłem, że się uda, nie wiem, co wam chodzi. Słuchajcie, no, masywna techniczna część dowieziona. Troszkę uszkodzenie weszło, no ale myślę, że i tak jest spoko. Biorąc pod uwagę moje możliwości. Ile mam kredytu? Jezus, 8000 dziennie. Słuchajcie, no nie pozostaje mi nic innego jak jeździć, nie? Nie pozostaje mi nic innego jak jeździć. Teraz wam dziękuję, zabieram się za pranie, za renderowanie i może jak będzie mi pogoda sprzyjała, to
Jeszcze mi się uda coś dzisiaj nagrać. Teraz Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia później. Cześć.